Gdzie jak nie w Grudziądzu o tym dyskutować? Gdzie jak nie w Grudziądzu wypracowywać nowe rozwiązania dla służby zdrowia? Mamy bardzo dobry szpital, bardzo dobrą placówkę medyczną na bardzo wysokim poziomie, ale jednocześnie placówkę, która boryka się z problemami. I dzisiaj o tych problemach będziemy właśnie dyskutować, o rozwiązaniach, które można by zastosować, tych systemowych i tych tutaj na naszym polu lokalnym. Szanowni Państwo, pozwólcie, że szczególnie serdecznie powitam naszych zacnych gości. Witam Pana Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Tomasza Grodzkiego. Szanowni Państwo, to jest pierwsza oficjalna wizyta Pana Marszałka. Grudziądz jest pierwszym miastem. Czujemy się szczególnie zaszczyceni, że Pan Marszałek zaszczycił nas swoją obecnością. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, która jest wyrazem tego, że wszyscy martwimy się. Nie tylko o kondycję szpitala w Grudziądzu, skądinąd świetnego, ale i kondycję całego tego systemu, bo okazuje się, że nawet jeżeli kwotowo zwiększyliśmy ilość pieniędzy w systemie, to jeśli idzie o odniesienie do... Niech Pan to przełoży, ja to sobie specjalnie wyczuję, bo to jest niespodzianka. Ale kwotowo, to w odniesieniu do odsetka PKB ciągle nam wiele brakuje, a stare powiedzenie mówi, że z pustego i Salomon nie naleje. Nie przedstawię Państwu recepty na naprawę czy to szpitala grudziądzkiego, czy systemu ochrony zdrowia, aczkolwiek z Panem Prezydentem mieliśmy okazję parę uwag na ten temat wymienić. Natomiast nie chcę też, marszałek Senatu jest marszałkiem wszystkich senatorów, marszałkiem ważnej instytucji umocowanej w polskiej konstytucji, nie chcę tu się skupiać na krytyce, chociaż mógł. Natomiast chciałbym się skupić na sposobie wyjścia z tej sytuacji. Ponieważ to nie chodzi tylko o pieniądze. Nie chodzi tylko o biurokrację. Nie chodzi tylko o brak lekarzy czy pielęgniarek. Chodzi o to wszystko razem. Jeżeli zaczniemy od naprawy cząstkowej, dosypiemy pieniędzy, a nie zmienimy nic innego, to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli uda nam się zwiększyć liczbę lekarzy czy pielęgniarek, to trzeba im będzie zapłacić, a jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to nic z tego nie, wyjdzie. Jeżeli nie zaczniemy przemodelowywać sposobu myślenia pacjentów, którzy w Polsce, co widać szczególnie na SOR-ze, czasami na szpitalnym oddziale ratunkowym, czasami z błahą przyczyną idą tam, ale też nie do końca z ich winy, bo nocna i świąteczna opieka została tak przemodelowana, że właściwie nie bardzo mają gdzie iść, gdzie indziej. I takich problemów można mnożyć, zaczynając od gigantycznego zadłużenia szpitali, które bierze się z różnych przyczyn, ale jest ogromnym garbem dla każdego zarządzającego, ogromnym ciężarem, który trzeba nosić i który trzeba z tego wychodzić. W trakcie kampanii wyborczej różne partie podpisały pakt dla zdrowia. To jest taka lista dobrych życzeń, ale przypomnę, że półtora roku wcześniej Platforma Obywatelska taki pakt proponowała, nawet jak szybko zwiększać nakłady w ochronie zdrowia. Wtedy nikt tego specjalnie nie zauważył. Teraz wszyscy się martwią, bo sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. I naprawdę, mówię to nie jako marszałek Senatu, tylko jako długoletni kierownik kliniki i przez 18 lat dyrektor szpitala. Musimy zacząć działać szybko, bo dojście do mitycznego 6% PKB w 2024 roku to jest za późno.
Bo jeżeli ktoś zna dane europejskie, od OECD do innych statystyk, to te dane mówią, że w tych latach Europa już będzie przeznaczać około 9,6% odsetka PKB na zdrowie. Czyli zamiast nadgonić, stracimy dystans. Jeżeli spojrzymy na dane OECD, czyli 28 krajów, to szkolnictwo polskie, sądownictwo polskie, obrona narodowa i inne dziedziny są mniej więcej w środku tabeli tych 28 krajów, tak jak to wynika z naszej średniej zamożności. A nie wiedzieć czemu ochrona zdrowia albo druga od końca, albo trzecia od końca. Są cztery filary nowoczesnego społeczeństwa. Edukacja, bezpieczeństwo szeroko pojmowane, wymiar sprawiedliwości i ochrona zdrowia. Jeżeli te cztery filary są równo traktowane, to jest dobrze dla nowoczesnego państwa. Jeżeli trzy filary są dobrze traktowane, a czwarta noga jest głęboko w deregulacji, żeby ostrożnie powiedzieć, to ten stolik się przewraca, albo przynajmniej się mocno chyboczy. Dlatego nasze środowisko, środowisko lekarzy, białego personelu, menedżerów ochrony zdrowia, ale i środowisko polityków i środowisko pacjentów, które potrafi wygenerować silny lobbying. Musimy zacząć to w tej kadencji szybko i intensywnie zmieniać. I mogę Państwa zapewnić, że Senat Rzeczpospolitej, gdzie Komisja Zdrowia jest niezwykle mocna, bo jej przewodniczącą jest pani senator Małecka-Libera, ale wiceprzewodniczącą jest pani profesor Chybicka, pan doktor Konieczny, dyrektor szpitala w Częstochowie, jak również ze strony Prawa i Sprawiedliwości i lekarze, i menedżerowie ochrony zdrowia, którzy mniej lub bardziej się tym zajmowali. To w tej materii mogę Państwu obiecać, że zdrowie będzie pod szczególną kuratelą marszałka Senatu i zrobimy wszystko, aby w tej dziedzinie życia, która dotknie pewnie każdego z nas prędzej czy później, zwłaszcza w dziedzinie pediatrii, zwłaszcza w dziedzinie onkologii, zwłaszcza w dziedzinie, właściwie we wszystkich dziedzinach, od neurologii po urazówkę, żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków, bo to nie jest tak, że ludzie są dla polityków, to politycy są dla ludzi i nikt nas nie zwolni z moralnego obowiązku naprawy tego systemu. Najlepiej w zgodzie ponadpartyjnej, ale i będę robił jako marszałek Senatu wszystko, żeby tak się to toczyło. Ale to musi być zgodne współdziałanie rządu, Sejmu, samorządów. I wtedy jest nadzieja, że może nie szybko, bo to już jest tak daleko posunięte, że w parę miesięcy tego nie naprawimy. Ale w rok, dwa czy trzy będziemy mogli wychodzić na prostą. A jakie będą mechanizmy konkretne wychodzenia na prostą, to jest między innymi po to ta świetna konferencja, żebyście Państwo ze swej strony nam starali się też coś podpowiedzieć. Komisja Zdrowia Senatu jest dla Państwa otwarta. Czy to w sprawie szpitala w Grudziądzu, czy to w sprawie naprawy całej ochrony zdrowia, nie ma znaczenia. Jak Państwo widzicie, naród w swojej mądrości zbiorowej zdecydował, że Sejm będzie w rękach rządzących, a Senat w rękach demokratycznej większości, która w Sejmie jest opozycją. Dla demokracji to jest dobrze. Zasada check and balance, że musimy wzajemnie uzgadniać swoje stanowiska i wypracowywać optymalne rozwiązania, jest bardzo ważna. I w Senacie będziemy starali się wrócić do pierwotnej roli Senatu, czyli stanowienia mądrego, dobrego prawa, którego nie trzeba będzie wielokrotnie poprawiać, tylko jak raz będzie uchwalone, to po pierwsze będzie dobre, a po drugie, i co najważniejsze, będzie dobre dla obywateli naszego kraju. No bo to jest fundamentalna misja
nie tylko Senatu, tylko wszystkich nas pełniących różne ważne funkcje, ale Senat z racji swojego charakteru i umocowania w Konstytucji jest do tego szczególnie predysponowany, bo jak mottem Senatu jest zawołanie Frycza Manczewskiego, że Senat jest tym, który inne władze do szlachetnych uczynków pobudza, od niecnych odwodzi, a emocje studzi. I tak pojmujemy rolę Senatu. Nie chcę zajmować Państwu zbyt dużo czasu, bo mam swój czas ograniczony, ale i Wy macie tutaj dużo do omówienia. Natomiast przygotowałem jedną rzecz, żeby Państwu unaocznić i pokazać, bo jak mówi łacińska maksyma, verba volant, exempla trahunt, czyli słowa ulatują, a przykłady pociągają. Wyjeżdżając tutaj, poprosiłem adiunkta naszej kliniki, żeby mi przygotował listę dokumentów, które trzeba wypełnić, czy to pielęgniarki, czy lekarze, podczas bezproblemowego przebiegu leczenia pacjenta. Kiedy nic się nie dzieje, kiedy nie ma powikłań, kiedy on idzie gładko. I przywiozłem to Państwu. I jak policzyłem, to jest plik, który muszą wypełnić ręcznie pielęgniarki i lekarze. I należy to później jeszcze w dużej mierze przepisać do komputera. A te komputery, jak się ich nie wymienia co 3 lata, robią się, jak to młodzież mówi, zamulone. I nic bardziej nie uspokaja, jak to kółeczko, które tak 15 minut się kręci po to, żeby przejść do następnej strony. I ja prowadzę klinikę torakochirurgii, gdzie żywienie może nie jest najistotniejsze, ale jest tam między innymi, pokażę Państwu tylko smaczki, bo tych kart jest 33. 33. Jest na przykład taka karta żywienia, karta leczenia żywieniowego dorosłych, która na torakochirurgii się sprowadza do tego, że mnie dostaje jeść dzień po operacji i wieczór przed operacją. Gdzie indziej to jest może ważne, ale musimy tą kartę wypełnić, ale zanim ją zaczniemy wypełniać, to musimy sporządzić kartę kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego. I tak dalej, mógłbym mnożyć. Tych kart jest 33. To jest, proszę Państwa, powielanie wzorców amerykańskich. Ja często tam jeździłem, kiedyś się uczyć, teraz czasem mi wykładać, gdzie historia choroby jest taka. Tylko że tam lekarz jest traktowany jako lotniskowiec, otoczony flotyllą pomocniczą. Jest więcej pielęgniarek, ma asystenta medycznego, ma dyktafon, ma tablet. Nawet przebiegu operacji nie dyktuje, nie pisze, tylko dyktuje i ktoś inny to przepisuje. I tak historia pęcznieje, ale lekarz na biurokrację poświęca około 20% swego czasu, a nie 80% swego czasu, jak to się dzieje u nas, z tendencją zwyżkową. Ja nie twierdzę, że te dokumenty są niepotrzebne, ale pamiętam czasy, gdzie była jedna historia choroby i na przykład na moim oddziale, który z gastrologią nie ma wiele wspólnego, był jeden zapis. Chory waży tyle, BMI tyle, wymaga diety bogatobiałkowej. To był cały wpis dotyczący jego żywienia. Teraz to są 3 karty. Nie mamy takich sił ludzkich, ani tak posuniętej cyfryzacji, żebyśmy mieli czas na wypełnianie tych papierów. Powiem inny przykład. W poradni, gdzie u nas norma przewiduje 20 minut na pacjenta, prawie 80% czasu, tego czasu lekarz poświęca na wypełnianie różnych kwitków, pomaga mu najczęściej pani pielęgniarka. I się okazuje, że mogę załatwić około 30 pacjentów dziennie. W Stanach, na takiej samej torakochirurgii, która ma taki sam sprzęt, podobne wyposażenie, mój kolega, profesor Cassivi, jest w stanie załatwić 70 pacjentów w tej samej jednostce czasu, dlatego że poradnia jest zbudowana w ten sposób, że jest kilka boksów. W jednym, często niedołężny chory się rozbiera,
w drugim pielęgniarka zbiera wywiad, w trzecim odbywa się kluczowa rozmowa z lekarzem, który decyduje, w czwartym ktoś inny wypisuje receptę, w piątym już załatwiony chory się ubiera. I w ten sposób, tak jak ja na te 20 minut odjąwszy 80% czasu na biurokrację pacjentowi poświęcam 4 minuty, to kolega w Ameryce z 10 minut na pacjenta poświęca mu 8 minut. Wszystko inne jest załatwione przez kogoś innego i on nie blokuje tej poradni z racji tych boksów, które jeden po drugim lekarz tylko przechodzi od jednego i drugiego. To możemy w tym kierunku iść. Wymaga to oczywiście pewnych nakładów. Kiedyś, jak chory przychodził na chirurgię, internę, podpisywał jedną zgodę, że zgadza się na to, co mu lekarz zaproponuje. Czy tam pobranie krwi, czy dużą operację, czy endoskopię, czy cokolwiek innego. W tej chwili tych zgód jest 40. 40. Na każdy rodzaj procedury, na kłucie opłucnej jedno, na kłucie węzła ochłonnego drugie, założenie dojścia centralnego trzecie, założenie wenflonu czwarte i są tam takie różne kurioza. Między innymi pacjent podpisuje zgodę na podtrzymywanie podczas badania radiologicznego. Ja, żebym go mógł podtrzymać, jak jest słaby i mdleje, a trzeba mu zrobić badanie kontrastowe przełyku, muszę, żeby go podtrzymać, muszę mieć jego zgodę i jeszcze sam podpisać, że mimo dozymetru się zgadzam na to, żeby mnie trochę promienie dopadły. No, idziemy w kierunku absurdu. I to, powtarzam, nie twierdzę, że to są rzeczy niepotrzebne, ale nie mamy ludzi, żeby to wszystko wypisywać, bo to się kończy tym, że zaniedbujemy nasze podstawowe leczenie. Nasze podstawowe przesłanie, do którego pielęgniarki i lekarze zostali za ciężkie pieniądze kształceni. Diagnostyka pacjenta, leczenie pacjenta, opieka nad pacjentem. Zaniedbujemy to, dlatego że tracimy mnóstwo czasu na pisanie. A na końcu jeszcze, jak wypisujemy chorego, to musimy sporządzić taką metryczkę, że to wszystko zostało zrobione i jeszcze raz apiać od nowa. No, jeżeli będziemy szli w tym kierunku, to dojdziemy do tego, że 100% czasu będziemy poświęcać na biurokrację. Wiem, że tu jest wielu menedżerów szpitalnych, lekarze i pielęgniarki was ozłocą, jeżeli spróbujecie państwo choć trochę to obciążenie biurokratyczne zmniejszyć. Czy upraszczając te druki, czy likwidując te naprawdę zbędne, czy bardziej je rozkładając na poszczególne specjalizacje, bo gdzie indziej jest ważne żywienie, gdzie indziej jest ważna spirometria, jeszcze gdzie indziej jest ważna sprawność układu kostno-stawowego. To nic praktycznie nie kosztuje, pomijając, że oszczędza lasy. Proponuję, zanim zabierzemy się za kompleksową naprawę ochrony zdrowia, oby jak najszybciej, proponuję, żeby od tego zacząć, bo to jest praktycznie działanie bezkosztowe. Kończąc tym optymistycznym akcentem, wierzę, że na tej konferencji wypracujecie państwo również inne pożyteczne rozwiązania. Takich konferencji toczy się wiele. Ja to odczytuję jako przejaw troski nas wszystkich o to, żeby coś z tym zrobić. Ale z tej zbiorowej mądrości nas wszystkich jestem głęboko przekonany, że urodzą się narzędzia, sposoby do tego, aby przekonać i polityków, i społeczeństwo, że jeżeli chcemy poważnie traktować ochronę zdrowia, a nie tylko udawać, że ją poważnie traktujemy, to musimy zmienić praktycznie wszystko, zacząwszy od filozofii myślenia o zdrowiu, a skończywszy na finansowaniu tego zdrowia, plus wszystko, co jest po drodze. Życzę państwu owocnych obrad.